Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie i skutecznie fotografować dziko żyjące zwierzęta. Ja się nazywam Roman Głodowski, jestem ze Stowarzyszenia Nasz Bóbr, ale dzisiaj głównie będzie mówił nasz gość, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2013 jest członkiem Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, a od 2020 roku jest administratorem portalu dla fotografów przyrody. Fotografia, myślnik, przyrodnicza, myślnik art.pl. Z niegasnącym zamiłowaniem oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest fotografowanie dzikiej przyrody. Miłość do niej zrodziła się, gdy w wieku 16 lat, stojąc na środku rzeki San, pod jego nogami wolno przepłynął bóbr. Podczas wykonywania zdjęć przyrodniczych ogromną wagę przykłada do aspektu etycznego. Nigdy nie stosuje wabienia lub nęcenia zwierząt w żadnej formie. Uważa, iż udane zdjęcie przyrodnicze powstaje wtedy, gdy fotografowane zwierzę nie jest świadome obecności fotografa i nie zmienia swego zachowania. Fotografuje głównie z ukrycia. Jego ulubionym gatunkiem do fotografowania i studiowania zachowania jest oczywiście bóbr, ze względu na jego unikatową rolę, jaką pełni w środowisku, fascynujące relacje rodzinne oraz skryty tryb życia. I jak sam mówi, bóbr jest gatunkiem kluczowym, szczególnie w czasach, gdy wszechobecne są susze oraz powodzie, i zasługuje na to, aby wiedza o nim była szeroko propagowana. A fotografie mogą w tym pomóc. Zdjęcia naszego gościa znajdziecie w linkach, które zamieszczę pod filmem. Witam cię serdecznie, Krzysztofie. Krzysztof Wojciechowski Witaj, będzie Roman. Naszym gościem. Witaj, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Super, Krzysztofie, wiesz co, żeby tak, nie przedłużając, bo będę chciał, żebyś się troszeczkę rozgadał. Pierwsza sprawa, tak jak tutaj w tej prezentacji twojej też wspomniałem, że przedkładasz dużą wagę do kodeksu etycznego fotografii przyrodniczej, ale powiedz mi, czy ten kodeks może mieć również zastosowanie jako kodeks taki postępowania podczas na przykład spacerów, takich bez aparatu? Nie, zdecydowanie. Nieważne jest, czy się ma, moim zdaniem przynajmniej, aparat, kamerę, czy nagrywa się dźwięk, cokolwiek, czy jest się zwykłym obserwatorem. Ja podchodzę do tego tak, że jeżeli ktoś regularnie chce obserwować przyrodę i powoduje, że ta przyroda zachowuje się nienaturalnie, to w moim odczuciu gdzieś jest błąd. To znaczy, dla mnie przynajmniej istotne jest to, żeby, nieważne czy jesteśmy na spacerze, czy gdziekolwiek, po prostu dali pewien dystans zwierzęciu, czyli żeby zwierzę zachowało się jak najbardziej naturalnie i żeby nie czuło presji ze strony człowieka, bo tej presji na co dzień ma już dość. I tak naprawdę chyba żaden z nas nie chce oglądać zwierząt, które uciekają lub zachowują się w sposób taki, którego no nie chcielibyśmy też oglądać na filmach czy na zdjęciach. Także ja bym całkowicie podciągnął ten kodeks pod jakąkolwiek aktywność. Tak naprawdę są też osoby, które typowo zachowują się, znaczy próbują po prostu obserwować przyrodę. Chodzą z lornetką, czy to są obserwatorzy ptaków, czy ssaków. To nie ma dla mnie większego znaczenia. Moim zdaniem powinniśmy się zachowywać w ten sam sposób, jeżeli chodzi o podejście do zwierząt. I nie rozgraniczałbym tego. Jest jedna różnica tutaj, jakby duża, jeżeli chodzi o fotografów, filmowców i tak dalej. Generalnie gdzieś tam z tyłu jest jakiś cel. Czy to mogą być lajki na Facebooku, czy cokolwiek. To jest taka bardzo zgubna sprawa, ale to jest jakaś tam motywacja. I teraz jakby różnica, którą widzę między obserwatorem a osobą, która pobiera jakiś materiał filmowy, dźwiękowy, jakikolwiek, to jakby może nie ma tego celu, który można później gdzieś sprzedać w internecie, gdzieś tam zabłysnąć i tak dalej. To jest zdecydowanie różnica i pewnie zaraz będziemy też o tym mówić, ale to jest coś takiego, co może zmieniać motywację jakby osoby obserwującej, żeby podejść jeszcze bliżej, żeby zobaczyć jeszcze więcej.
Ale ogólnie myślę, że całkowicie ten kodeks można stosować zarówno dla obserwatorów, jak i dla fotografów, czy filmowców, czy dźwiękowców. Powiedz mi, czy, no bo ten kodeks etyczny w fotografii przyrodniczej no, składa się z dużej ilości punktów. My oczywiście nie będziemy tutaj przytaczać każdego z tych punktów, ale na pewno też warto ten link zamieścić w opisie i to oczywiście zrobimy. Ale powiedz mi, jaki według ciebie jest może taki najważniejszy punkt czy punkty z tego kodeksu? Tak jak powiedziałeś, one wszystkie są istotne. I moim zdaniem chyba punkt numer jeden jest najistotniejszy, dlatego on jest dosyć ogólny, ale on właśnie też zawiera tę informację, że tak naprawdę nasze zachowanie, które my wprowadzamy wchodząc w jakiś rewir danego gatunku, bo to mogą być też rośliny, to nie muszą być też zwierzęta. Chodzi o to, żebyśmy zachowywali się w ten sposób, żeby nasza jakby ingerencja była jak najmniejsza, żeby ten skutek nas przebywania bezpośrednio w przyrodzie był jak najmniej odczuwalny dla przyrody. Dlatego ten punkt numer jeden jest chyba dla mnie taki najistotniejszy. On jest dosyć ogólny, ale on tak naprawdę zawiera w sobie wszystko, jeżeli chodzi o takie ostrożne zachowanie. Tam wiadomo, jest dodatkowo dużo innych punktów, które są bardziej specyficzne, jeżeli chodzi o umiar z wydawaniem, powiedzmy, dźwięków jakimiś aparatami czy czymkolwiek, wabienia, czy tam używania jakichkolwiek form przyciągania zwierząt typu nęcenie. Te punkty są też dalej istotne. Natomiast ten pierwszy właściwie można powiedzieć, to mi się też podoba, jak robiliśmy takie nagranie na wizjach natury, właśnie jak zachowywać się etycznie. Wielu fotografów od nas przesłało swoje nagrania. Jurek Grzesiak, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział coś takiego: z nami jak z lekarzami, po pierwsze nie szkodzić. To jest generalnie taka zasada, która jest dosyć dobra moim zdaniem w tym wypadku. No właśnie, powiedzieli, że wszystkie punkty są ważne, no to oczywiście tak. Wiesz, ja na przykład, może to nie jest jakiś taki mój ulubiony, ale jeden, który jakoś tak bardzo mocno mi siedzi gdzieś tam z tyłu głowy, jest taki punkt, który mówi o tym, że fotografia przyrodnicza powinna potępiać egoistyczne poszukiwania fotograficznych sensacji. Tak? No i to jest właśnie to mniej więcej, o czym też wspomniałeś, tak? Bo tutaj też zawiera się ten aspekt tego nęcenia, wabienia dźwiękami i tak dalej. No ale oczywiście wiemy doskonale, bo chyba każdy, kto fotografuje trochę więcej w terenie niż tydzień, wie, że no, jest dużo takich fotografii w internecie no, ustawionych, tak? I powiedz mi, czy masz jakiś sposób albo jakieś wskazówki, jak odróżnić takie właśnie zdjęcie wykonane etycznie od tych wykonanych nieetycznie? I czy w ogóle da się to odróżnić, tak? No i jeśli już na przykład widzimy taką fotografię, która no, ewidentnie jest po prostu jakąś taką ustawką, gdzie wykorzystywane są jakieś czy wabiki, czy właśnie jakieś nęciska, no, kiedy widzimy, że ta fotografia jest nieetyczna, to co możemy z tą wiedzą zrobić? To jest świetne pytanie. No, generalnie nie można nie odpowiedzieć zawsze w 100% z pewnością, natomiast są takie techniki, które są bardzo często stosowane i można zobaczyć przy niektórych zdjęciach dosyć wyraźnie, czy to zdjęcie było wykonywane. Ja nie chcę nawet mówić etycznie, nieetycznie, bo ta granica jest naprawdę delikatna. To zależy dużo od doświadczenia też osoby, która wykonuje dane zdjęcie, ale szczególnie widzę to u początkujących fotografów. Nie wiem, pewnie widziałeś wielokrotnie zdjęcia zimorodka, który jest super ostry w jakimś obiektywie, który jest dosyć jest długą ogniskową, gdzie złapanie tej ostrości przy tak szybkim ptaku jest prawie niemożliwe. I to są zdjęcia takie dosyć efektowne, jak on wpada do wody, wszystko się rozpryskuje, on jest wspaniale wyostrzony. No to niestety są zdjęcia, które często są robione za pomocą tak zwanego wiaderka albo akwarium, gdzie ryby są ustawione gdzieś pod wodą i on po prostu uderza, siadając na patyku, który jest prawie zawsze wbity, po prostu uderza i atakuje i niestety jeden z takich przypadków, który może im się zdarzyć, to łamią im się dzioby. To jest jeden z takich przykładów, który mogę podać, ale nie jedyny, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o szczególnie duże drapieżniki,
czyli niedźwiedzie albo wilki, bo tego jest coraz więcej i są tak zwane płatne czatownie. Wpływ tych płatnych czatowni jakby też jest dyskusyjny, natomiast są naukowcy, dr Sabina Nowak czy inni, którzy prowadzą jakby wieloletnie badania nad tym i są w stanie danymi przedstawić, jaki jest faktyczny wpływ tego nęcenia. No i niestety tego typu fotografie łatwo można dosyć poznać, ponieważ przeważnie niedźwiedź czy wilk jest bardzo blisko. Czasem widać nawet te elementy padliny na niektórych fotografiach. Często tło jest to samo, bo widać, że fotografowie przyjeżdżają w jedno miejsce i można nawet poznać, że to samo zdjęcie właściwie prawie jest na kilku kadrach, kilku fotografów. Nie zawsze da się to poznać. Jest wiele sytuacji, kiedy spotyka się wilka czy niedźwiedzia w bliskiej odległości. Natomiast są takie sytuacje, kiedy jest to dosyć ewidentne. Tak, no i właśnie mi się też tutaj nasuwa od razu takie nasuwają się takie myśli, bo no, sam również fotografuję. Wiem, ile czasu trzeba poświęcić w terenie, żeby sfotografować jakieś zwierzę. Bardzo często jest tak, że po prostu się wychodzi w teren i wraca się z pustą kartą albo robi się kilka jakichś tam fotografii dokumentacyjnych i tak może być przez kilka dni, a widzisz w tym samym czasie no, jakichś fotografów, których tam powiedzmy obserwujesz na Facebooku, którzy po prostu dzień w dzień po kilka, kilkanaście takich fotek, że po prostu no, spokojnie do albumu można było od razu wklejać. No tu też właśnie to no, jakby mam z tyłu głowy, że coś tutaj chyba jest nie tak, no, chyba że ktoś ma naprawdę wielkie szczęście, ale raczej bym się skłaniał właśnie, że to mogą być zdjęcia też pozorowane. No, i tak jak zresztą wspomniałeś, to samo tło albo ta sama sceneria wykorzystywana, tak, na jednym ptak siedzący i trzymający gdzieś tam w szponach na przykład jakąś mysz, za chwilę na tym samym inny ptak już z inną zdobyczą, albo no, no zdarzają się, jest masa takich przypadków. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jakby to może się zdarzyć. Są fotografowie bardzo dobrzy, którzy mają tak teren w jednym palcu i wiedzą, gdzie przyroda, jak się przemieszcza, czy ktoś robi na stawach, wie, że na tym stawie o tej porze roku coś się dzieje i nawet wie, w których miejscach na stawie coś się dzieje, więc wie, jak się ustawić pod światło, jest jak powiedzmy optymalna pogoda, ktoś ma sprawdzone miejsca i wcale nie jest widoczny, może to robić naprawdę z ukrycia. Może przynosić codziennie świetne kadry, naprawdę, to się zdarza, ale jest też taka sytuacja, że jeżeli ktoś faktycznie korzysta z takich miejsc bardziej płatnych i tak dalej, no to wtedy, tak jak mówiliśmy, można zobaczyć, że są pewne wzorce powielane, albo że tak jak, bo chyba do tego się odnosisz, ktoś wykłada gdzieś padlinę, ta padlina też jest różnej jakości, z różnych źródeł, co ma też wpływ na zwierzęta i wtedy, no, ja osobiście nie widzę za bardzo uzasadnienia, żeby takie zdjęcia wykonywać w tych czasach, szczególnie kiedy już tych zdjęć jest tony i tak naprawdę już myszołowów, które mają rozłożone skrzydła na prawo, lewo, jeden leci przez drugiego, skacze po nim, z tyłu patrzy na to wszystko bieliki, latają kruki w super śniegu, to tego już jest tak dużo, że ja nie widzę szczególnie uzasadnienia do takiego typu akurat podejścia. Ale wiem, że też sporo osób to robi, więc może akurat do tego się odnosisz. Tak. No właśnie to dokładnie miałem w głowie, tak? I poprzez właśnie to nęcenie, poprzez takie no, nieetyczne postępowanie i takie na siłę gdzieś tam wabienie tych zwierząt, robią po prostu tych fotek setki, tysiące, czy nawet miliony, tego się tyle przewija, no ale to gdzieś tam z tyłu głowy musi być, że to jest po prostu sztuczne, że to się tak naprawdę nie wydarzyło samodzielnie. I kiedy po kilku latach przejdziesz już na tą dobrą stronę i zaczniesz fotografować etycznie i zdarzy ci się w końcu takie pierwsze wspaniałe, prawdziwe zdjęcie, kiedy jest jakaś scena, nie wiem, jakiś bielik polujący na przykład na suma, wyciągający go z wody, tak? No, niesamowity kadr, no po prostu całe życie można czekać na takie ujęcie. No i no, nie jesteś w stanie się tym ucieszyć, no bo masz w szufladzie, kurde, no 2000 takich zdjęć, tylko tyle, że wcześniej te sumy wyrzucałeś z łódki i czekałeś, aż te bieliki po prostu będą się na tym pasły, nie? Znaczy, jest ciężko to trochę oceniać z tego względu, że
ja nigdy, ani jedno zdjęcie, które zrobiłem, nie powstało nigdy w takim efekcie. Jakoś nie wiem dlaczego, bo presja była dosyć duża zawsze, żeby... Ja zacząłem fotografować, to nie wiem, 25 lat temu. Wiadomo, sprzętem strasznym, ale zacząłem, jakby wchodziłem w to. I trendy były właśnie takie, że jakby to było na porządku dziennym. I jakby od początku mi to nie pasowało, jakby nie siedziało to jakby w tych zasadach, które gdzieś miałem. I teraz trudno mi powiedzieć, jak się czują z tym osoby, które robiły to wcześniej. Natomiast znam bardzo dużo fotografów przyrody, którzy wcześniej bardzo dużo siedzieli właśnie w budach, gdzieś tam rozrzucali tą padlinę i właśnie mi to mówią, co ty powiedziałeś, że dużo większą przyjemność sprawia im fotografowanie bilików zupełnie w innych sytuacjach. One się zupełnie inaczej zachowują, które jakby nalatują na przykład. Ja to widzę też bardzo często u siebie. Jakby ja nigdy nie targetuję, jakby nie celuję w to, żeby zrobić zdjęcie bielika, ale one się pojawiają gdzieś tam w międzyczasie, czyli załóżmy, siedzą sobie żurawie, które akurat zimują, gdzieś tam powolutku, po ciemku sobie jeszcze siedzą, gruchają i nagle rwet jest niesamowity, wszystkie podnoszą głowy do góry i no wiadomo, co się kroi, bielik tak bardzo nisko nachodzi, zaczyna latać, przeszkadzać im trochę, on raczej nie atakuje, chociaż moja koleżanka Agnieszka Florczyk opowiadała mi, że widziała taką sytuację, kiedy żuraw został zaatakowany bezpośrednio. Natomiast to jest jakby zupełnie coś innego, jakby widzisz naturalną sytuację. Koledzy, których mam też właśnie na fotografii przyrodniczej, wielu z nich właśnie przeszło też na tą stronę i bardzo docenia ten aspekt tej niewiadomej, tego, że jakby jesteś w sytuacji całkowicie naturalnej i nie wpływasz w żaden sposób na zachowanie tego zwierzęcia. I te kadry też zupełnie inaczej wyglądają, one są dużo bardziej oryginalne, bardzo ciekawe, zupełnie inne, także z ich perspektywy przynajmniej mogę powiedzieć, z tego co rozmawialiśmy, że to wielu też podkreśla, że to jest zupełnie coś innego. Powiedz może, jak ty się przygotowujesz do takiego wyjścia, bo to też no, mogłoby się wydawać, że w zasadzie no co, no pakujesz tam, nie wiem, buty, kurtkę, bierzesz aparat pod pachę i lecisz. No to raczej troszeczkę inaczej wygląda, jakbyś mógł zdradzić trochę tajniki. To bardzo zależy od tego, co akurat fotografuję. Ja generalnie raczej nie robię rzeczy, akurat mam taki charakter, ja się lubię powiedzmy przygotować. Mam bardzo dużo znajomych, którzy też jakby przykładają dużą wagę do etyki, ale jakby bardziej potrafią improwizować. Ja akurat stawiam trochę na coś innego. Ja lubię być przygotowany i rozpoznać wcześniej sytuację i wyobrazić sobie, gdzie ja mniej więcej będę, co się będzie działo. Jak to mi nie wyjdzie, to wtedy próbuję coś robić innego, ale to zauważyłem, że jakby działa na plus pod tym kątem, że po pierwsze jestem w stanie jakby sobie zaplanować trochę już, co się może wydarzyć, bo mniej więcej zwykle wiem, jak zachowują się zwierzęta, gdzie mogę się ich spodziewać, gdzie mogą spać, gdzie mogą się przemieszczać. I w większości przypadków robię te zdjęcia z ukrycia. Te ukrycia są zwykle stacjonarne. Przy bobrach jest trochę inaczej. Przy bobrach używam takiej norki, takiego przenośnego namiotu, który dodatkowo mi jeszcze pomaga w blokowaniu zapachu. Natomiast jeżeli chodzi o ptaki, ale nie tylko, to często mam takie ukrycia, które sobie tymczasowo gdzieś zostawiam, takie lekkie, które mogę łatwo rozebrać, które w ogóle jakby wyglądają całkowicie, są zamaskowane i przez to, że one tam są, to zwierzęta się do nich przyzwyczajają i to, czy ja w nim jestem, czy nie, dla ptaków nie ma żadnego znaczenia. Dla ssaków jest trochę inaczej, bo one potrafią wyczuć ten zapach czasem. Zależy, jaki jest wiatr. No ale jednak minimalizuje się tą naszą jakby ingerencję trochę w ten sposób. Czyli żeby tam wejść na przykład, to trzeba często iść gdzieś w błocie, czołgać się w wodzie, w bagnie, w nocy. Nie można włączyć czołówki, bo ptaki to automatycznie zobaczą. Trzeba to robić super cicho, wstawać na przykład o 2 w nocy. Wiem, że to nie każdy lubi, ale tak czasem trzeba zrobić, żeby dojść tam, gdzie się chce. Jeszcze, żeby było całkiem ciemno, zależy od pory roku też, ale no to bardzo zależy od sytuacji.
Ale tak jak mówię, moim zdaniem kluczem takim do tego, żeby nie, już nie mówię, czy to jest etyczne, czy nie, bo to jest bardzo trudno czasem określić tak naprawdę, ale żeby zminimalizować swoją ingerencję w środowisko, to moim zdaniem to jest kwestia właśnie przygotowania, czyli przede wszystkim wybadania tego, jaki gatunek chcemy zrobić, jak ten gatunek się zachowuje, czytania o nim, obserwowania go regularnie, obserwowania go z większej odległości, żeby zorientować się w ogóle, gdzie on chodzi, co się dzieje, a potem jak już mamy tą koncepcję, jakby wiemy, ok, jeszcze dodatkowo chcemy wziąć do tego, gdzie światło, jak będzie słońce szło, gdzie są jakieś mgły i tak dalej, czy cokolwiek, co nas interesuje, to żeby się po prostu przygotować trochę do tego. Ja jestem, tak jak mówię, fanem przygotowania poprzez stworzenie sobie jakiegoś ukrycia, ale też pamiętając, żeby to ukrycie gdzieś nie zostało, żeby nie gniło, żeby tam później nie za, powiedzmy, nie wyglądało nieładnie gdzieś tam w przyrodzie, tylko żeby po sobie po sezonie gdzieś tam sprzątnąć. No ale to jest jakby jedno rozwiązanie. Druga opcja jest taka, tak jak właśnie mówiłem z bobrami, robię to trochę inaczej. Tu jest akurat ten plus, że bobry, jak wiesz, no, szczególnie w tym sezonie, powiedzmy wiosenno-letnim, no, prawie zawsze wychodzą dużo albo przed zachodem, zależnie od sytuacji i też zależnie od osobnika, ale jak już wiesz mniej więcej, o której godzinie wychodzą, to wiesz mniej więcej, o której też musisz się rozłożyć bezpiecznie, żeby ci nie zobaczyły, jak się tam gdzieś krzątasz, czy rozkładasz namiot, czy cokolwiek, czy siatkę. Siatkę raczej, ja nie jestem fanem siatek, bo próbowałem dużo z tym tematem walczyć i nawet jak je gdzieś tam podpierałem, to przy tak bliskich spotkaniach, jakie miałem z bobrami, one po prostu są w stanie zobaczyć te ruchy. Więc zdecydowanie polecam bardziej norkę albo jakiś taki mały namiocik niski. Ale generalnie, żeby być rozłożonym i jakby zupełnie się nie ruszam, jak w ogóle gdzieś pojawiałem się w okolicy. Czekam po prostu, co się stanie. I też dużo jest istotny, bardzo jest istotny wiatr, żeby przede wszystkim przy bobrach jakby ten wiatr był naszym sprzymierzeńcem, żeby nie wirował, żeby nie wchodził na bobry, bo one wtedy automatycznie przy tak bliskich ujęciach, jeżeli chcemy zrobić jakieś bliższe ujęcie, to one automatycznie to wyczują i nie będzie to możliwe. To też zależy od osobników, bo tak jak wiesz, są osobniki, które wydają się tolerować ludzi, szczególnie w takich miejscach zatłoczonych, gdzie jest dużo różnych osób, ale ja jednak nie wiem dlaczego, tutaj jakby na Dolnym Śląsku, gdzie fotografuję, nie spotkałem jeszcze takiej pary bobrów, rodziny właściwie, bobrów, która byłaby na tyle tolerancyjna, żeby pozwalać się fotografować z marszu, więc chyba dlatego, że ja stronię od takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi i zawsze to się wiąże z tym, że muszę się mocno przygotować, czyli zaplanować, sprawdzić wiatr, pogodę. Też jak wiem, że będą chmury wieczorem, no to wiadomo, że wtedy światło będzie już zbyt słabe, żeby w ogóle prawdopodobnie to zdjęcie wyszło. Wtedy zwykle staram się nie jeździć, albo jak wiatr za bardzo zawija. Ale generalnie jakby podsumowując, no przykładam dużą uwagę do tego, żeby jakby poznać gatunek, zachowanie, poobserwować trochę z daleka, a potem zrobić sobie pewien plan i wiedzieć wcześniej, gdzie się ustawię, albo mieć już kryjówkę i zrobić to tak, żeby wchodząc, wychodząc z tego miejsca, żeby nie spłoszyć tych zwierząt. I żeby one też nie wiedziały, jak jesteśmy w środku, że tam jesteśmy. No tak, i efekty tych przygotowań widać na Twoich fotografiach i nie tylko fotografiach, bo i filmach. I tutaj naprawdę bardzo polecam, żebyście sobie zajrzeli w te linki, które tutaj udostępnimy, bo robią wrażenie te spotkania Krzyśka ze zwierzętami. Słuchaj, Krzysztof, jeszcze tutaj wiesz co, jeden taki temat i chciałbym poruszyć z Tobą, bo oczywiście w ostatnim czasie bardzo mocno, przynajmniej gdzieś tam w tej mojej, pewnie twojej trochę bańce też, może nie trochę, ale jest tak, że no, bardzo mocno staramy się chronić tą przyrodę i nie jest tak, że
chcąc ją chronić, no, my to też przekonujemy, że lepszym rozwiązaniem czy alternatywą do eksploatowania takiego ekosystemu jest właśnie turystyka przyrodnicza, tak? I oczywiście namawiamy do tego, żeby to robić, bo to może być i dochodowe dla chociażby mieszkańców, na przykład, którzy w danym miejscu są. Dużo się na przykład mówi o planowanym chociażby Turnickim Parku, tak? Który po prostu też od 30 chyba lat nie może powstać. No i tam jest taka też trochę walka wewnętrzna mieszkańców, którzy w zasadzie twierdzą, że oni jak zrobią im park, no to stracą pracę, bo nie będą mogli pracować przy drewnie. Z drugiej strony mówi się o tym, że właśnie ta przyrodnicza turystyka też może nakręcić biznes i to widać na przykład w Białowieży, tak, to co się dzieje. No, są różne spojrzenia, ale właśnie tutaj chodzi mi o taką jedną rzecz, żebyśmy o tym jeszcze pogadali, czy właśnie ta turystyka przyrodnicza, no ona jest sama w sobie też inwazyjna, niestety, tak? I czy namawiając właśnie do takiej turystyki, również no, nie przyczyniamy się do degradacji tego środowiska, właśnie do płoszenia zwierząt. Znaczy, na pewno robimy, tylko czy jest jakiś złoty środek tutaj, kurczę? Więc co to jest? Nie wiem, czy ja będę potrafił odpowiedzieć na to pytanie, natomiast mogę tylko powiedzieć, co jak czuję bardziej ten temat. Na przykład jestem pewny, że gdybyśmy nie mieli czegoś takiego jak rezerwat i powiedzielibyśmy, możecie wchodzić gdzie chcecie, czyli jakby wiemy, że na przykład jest tam dużo jeleni, które nie boją się ludzi, bo tam nikt do nich nie strzela, i na przykład pozwalamy ludziom wchodzić kompletnie w każde miejsce i powiedzmy filmować, fotografować i tak dalej, czy po prostu oglądać, to nie wygląda, znaczy nie wydaje się być dobre z tego względu, że jakby ta inwazyjność, o której mówiłeś, jest jakby niekontrolowana. Co innego jest, gdyby były jakieś ścieżki wyznaczone i zwierzęta by się też przyzwyczaiły, że to jest to miejsce, gdzie się przemieszczają ludzie. I wiadomo, te, które by musiały unikać, to by unikały, te, które by się bardziej przyzwyczaiły, pewnie by tam były. Ale jakby ten złoty środek, o którym mówisz, to wydaje mi się, że jakby zdecydowanie trzeba chronić te miejsca. To znaczy, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że właściwie tych miejsc już prawie nie ma. Więc to jest taki ostatni dzwonek, żeby złapać jeszcze to, co jest, moim zdaniem, i to chronić. I to trzeba robić. I to samo powołanie jakiegoś miejsca parkiem narodowym, tak jak wspomniałeś, może nakręcić turystykę i to jest dobre, moim zdaniem, pod warunkiem takim, że to jest rezerwat, czyli załóżmy, no robimy jakieś strefy, gdzie można się poruszać, robimy strefy, gdzie nie. Tak jak jest na przykład w Białowieży, prawda? Więc patrząc z tej perspektywy, uważam, że jakby powoływanie rezerwatów jak najbardziej jest potrzebne, ale również od razu myślenie o tym, gdzie dopuścić ludzi, gdzie nie i jak atrakcyjnie ich pokierować, żeby im się chciało tam przyjeżdżać, ale żeby mówili o innym, że to jest coś fajnego, ale z drugiej strony, żeby nie zadeptać tego miejsca, prawda? Nie spowodować, że coś tam się stanie, ale moim zdaniem jak najbardziej to jest słuszny kierunek, żeby nowe parki powoływać. Wiadomo, są konflikty, które trzeba rozwiązać. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to można zrobić najbardziej efektywnie, ale na pewno wydaje się być słusznym, żeby takie parki powoływać, ale jednocześnie z odpowiednią infrastrukturą i pomysłem. Wiesz, bo może tutaj, nie wiem, kluczową sprawą jest tak naprawdę też ilość tych miejsc, do których możemy chodzić, tak? Bo oczywiście możemy mieć, nie wiem, 10 parków narodowych, powiedzmy, nie wiem, 100 rezerwatów, ale możemy mieć na przykład 3000 rezerwatów i 100 parków narodowych, tak? Jeżeli będziemy mieć więcej takich miejsc, w których też automatycznie będziemy mieć więcej ścieżek do eksplorowania, no to ten ruch niejako, ten turystyczny też się rozłoży, tak? A może rozwiązaniem jest na przykład też w takich najważniejszych, najściślejszych czy najcenniejszych miejscach przyrodniczych na przykład ograniczyć wycieczki i jakby też no, zabronić taką samowolną eksplorację takich terenów, tylko na przykład wejście konkretnej jakiejś grupy z przewodnikiem i tylko pod takim nadzorem na przykład chodzenia.
No są takie miejsca. Właśnie wspomniana Puszcza Białowieska jest takim miejscem, gdzie jest ten rezerwat taki, do którego można wejść tylko z przewodnikiem w odpowiednich miejscach, a jest też duży obszar, który nie jest jakby chroniony tak jak ten taki ścisły rezerwat, gdzie można się poruszać w miarę swobodnie, ale tam nie ma już takiej presji z drugiej strony, z tego co wiem, więc jakby moim zdaniem jest opcja, żeby zrobić pewien balans, jak najbardziej, tylko trzeba tym po prostu gdzieś to mieć z tyłu głowy. Prawda? Jasne, znaczy wiesz, ja też myślę, że tutaj kluczową sprawą jest zmiana osób decydujących o tym wszystkim, no bo raczej nie ma co liczyć na to, że osoby, które dzisiaj decydują o tym, czy powstaną rezerwaty, parki i tak dalej, że oni się zmienią, no bo oni się nie zmienią. Trzeba zmienić po prostu tę osobę i zacząć na nowo budować chyba te nowe miejsca, tak? Te nowe kompleksy, nowe, znaczy nie budować, tylko jakby zabezpieczać i tworzyć, tak, te miejsca cenne, do których możemy, czy też nie możemy wchodzić. Ja widzisz, na przykład mam takie w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi taka rozmowa z leśnikami, gdzie zasugerowaliśmy, żeby stworzyć w danym miejscu, w takim Łęgu, przepięknym miejscu, żeby stworzyć użytek ekologiczny, na co leśnicy stwierdzili, znaczy to leśniczy z tego miejsca stwierdził, że nie, bo my już mamy kilka miejsc chronionych i nam wystarczy. Tak, więc chodzi o cyfrę, no mają tam, nie wiem, 100 tysięcy hektarów, czy tam 10 tysięcy hektarów, jeden hektar przeznaczyli na rezerwat, reszta już im wystarczy i nic więcej nie trzeba, tak, no ale to chyba nie tędy droga, nie? To znaczy, tam gdzieś, tak mówię, trudno mi się wypowiadać akurat na ten temat, bo jakby znam go mało, znaczy podejrzewam, że to zależy bardzo od nadleśnictwa, od okręgu, od presji, od, nie wiem, planów, które pewnie są gdzieś tam, bo jakby nie ma co się oszukiwać, jakby no, chodzi o to, żeby pozyskiwać drewno i dla lasów państwowych i żeby jakby z tego wciągnąć też profity, więc każde pewnie, tak zakładam, dodatkowe miejsce, które jest chronione, jakby blokuje ich od pozyskania tych rzeczy, co jakby w pewnym sensie jakby jest uzasadnione z tego punktu widzenia. Natomiast, tak jak mówię, no, na pewno te miejsca, które teraz obserwujemy jakby z punktu widzenia przyrodników, badaczy i tak dalej, to są cenne miejsca i one są udowodnione, że są cenne, więc dla mnie, moim zdaniem, mam taką naprawdę mocną nadzieję, że to jest kwestia czasu i pokazania w odpowiedni sposób tych danych odpowiednim osobom, żeby jeszcze póki jest czas, żeby mieć możliwość zagwarantowania tym osobnikom, ostojom, zwierzętom odpowiedniej ochrony, bo z bobrem jest akurat tyle fajnie, że on potrafi wejść w różne miejsca, walczy oczywiście o swoje, ale sobie bardzo dobrze radzi, można powiedzieć, pod tym kątem, chociaż też patrząc po tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o suszę, to też z nią nie jest w stanie wygrać, ale przynajmniej jeżeli chodzi o jego ekspansywność, wiadomo, jest terytorializm, ale jakby idzie to w dobrą stronę. Natomiast jest cała masa gatunków, które jakby już sobie z tym nie mogą poradzić. Więc i to nie chodzi mi tylko o zwierzęta, ale też o rośliny. Więc tak jak mówisz, myślę, że to jest taki trochę ostatni dzwonek, można powiedzieć, ale wierzę trochę w to, że jakby jest spora rzesza naukowców, którzy mają dobre dowody, dane w rękach i możliwe przy jakichś zmianach dodatkowo to będzie łatwiejsze, ale trudno mi się wypowiadać na ten temat. No to chyba zostaje nam tak naprawdę tego sobie życzyć, żeby było coraz lepiej, żeby tych miejsc było jak najwięcej i żebyś ty i wszyscy, którzy chcą fotografować i spędzać ten swój wolny czas na łonie przyrody, po prostu mogli się nacieszyć nie tylko widokiem jakichś bardzo małych fragmentów i to lasów gospodarczych, ale żeby były też jeszcze dostępne dla nas wszystkich i przede wszystkim dla zwierząt, dla tych mieszkańców tych kompleksów, takie prawdziwe, naturalne, dzikie ostoje z dużą bioróżnorodnością. Zdecydowanie. Tak, tak. Słuchaj, Krzysiu,
Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Super, Dziękuję. że zgodziłeś się porozmawiać ze mną na ten temat. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do zaglądania na profile Krzyśka, żeby podglądać jego twórczość. My również na naszej stronie co jakiś czas wrzucamy albo filmy, albo zdjęcia Krzyśka. Ci, którzy nas oglądają, to na pewno kojarzą. Wspaniałą robotę robisz, super, że tak fascynujesz się bobrami i że pomagasz nam jako tej stowarzyszeniu też tą dobrą nowinę przekazywać dalej. Także wielkie dzięki i wielki szacunek, dziękuję bardzo. Wielki ukłon dla Ciebie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze raz bardzo mi miło i chciałem też podkreślić, że niesłychanie ważne dla mnie jest to, co robi Stowarzyszenie Nasz Bobr, więc z przyjemnością uczestniczę i będę wspierał. Także dziękuję bardzo. Super. I zapraszam Cię kiedyś tutaj na Mazowsze, to oprowadzę Cię po tych swoich miejscówkach. Zdecydowanie, bardzo chętnie. Na temat tych miejskich bobrów, bo trochę ich tutaj mamy. Super, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć, dzięki. Cześć, dzięki.